Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnej audycji Ekologiki. Są dzisiaj z Wami Katarzyna Kowalczyk, Patrycja Domańska. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Rutka, trenerka personalna, instruktorka fitness i kulturystyki, absolwentka krakowskiego AWF-u, ale przede wszystkim blogerka, właścicielka bloga zdrowacukiernia.pl. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Na początku takie pytanie o bloga. Jak zrodził się pomysł o tym, żeby stworzyć bloga o zdrowych słodyczach? Tak naprawdę myślę, że odpowiedź jest prosta, z łakomstwa mojego i uwielbienia dla słodyczy. Jednak no, nie oszukujmy się, przemysłowe słodycze raczej nie sprzyjają sylwetce i zdrowemu stylowi odżywiania, dlatego pomyślałam, że zacznę prowadzić bloga, na którym podzielę się z innymi osobami swoimi przepisami, ponieważ myślę, że jest więcej takich osób, które również chciałyby móc stworzyć sobie zdrowe słodycze i nie kupować sztucznych gotowców. Jak to było na początku? Czy trudno jest zaistnieć w takim wirtualnym świecie? Trudno jest dotrzeć do odbiorców, zdobyć tych odbiorców? Ja myślę, że akurat u mnie nie było tak trudno, ponieważ słodycze każdy lubi i każdy chętnie o nich rozmawia, słucha. Myślę, że nie było trudno. A jaki był pani pierwszy zdrowy słodycz? Jak to się zaczęło ze słodyczami, zdrowymi słodyczami w pani życiu? Czy było to już wcześniej, czy od momentu założenia bloga? No, szczerze mówiąc, dużo, dużo wcześniej, ponieważ ja łasuchem jestem od zawsze i zawsze jakieś słodycze sobie robiłam w domu, tylko niestety nie były to takie zdrowe słodycze, jakie robię teraz. Jeżeli chodzi o takie zdrowe słodycze, to z tego co pamiętam, pierwszym moim słodyczem to były proteinowe kulki o smaku waniliowym. Jak można przygotować takie kulki? Nie pamiętam dokładnie proporcji, ale jeżeli chodzi o składniki, to była tam mąka kokosowa, odżywka proteinowa o smaku waniliowym właśnie oraz przecier jabłkowy. I to wszystko, te trzy składniki, a efekt oszałamiający. Na pani stronie na Facebooku właśnie można było zobaczyć, że miała pani zdjęcie z panią Janą Jędrzejczyk. I czy to były tak, te same kulki proteinowe? Tak, to były te same kulki. Tylko akurat pani Joasia jadła czekoladowe. Ale oczywiście tak, te czekoladowe kulki są faktycznie hitem i najwięcej osób je tworzy na mojej stronie. A jak to się stało, że doszło do takiego spotkania? Akurat byłam wtedy ze swoimi słodyczami na takiej konferencji Body Challenge, na której pani Asia była gościem. Skąd się biorą pomysły na te przepisy? Czy to jest tak, że pani nagle dostaje jakiegoś olśnienia i jest od razu przepis? Czy to jest tak, że na przykład wchodzi pani do kuchni i zaczyna pani gotować i myśli, a może dzisiaj to zmienimy, to zmienimy, to zmienimy? A to jest różnie. Albo właśnie mam takie olśnienie, że nagle sobie myślę, albo bym zjadła coś czekoladowo-miętowego, tak jak dzisiaj i mnie poniosło, albo tak sobie myślę, co zrobię na święta, co mogę zmodyfikować w tradycyjnych przepisach i właśnie kombinuję, zmieniam przepisy, eksperymentuję, cały czas coś próbuję, łączę nowe smaki i tak się dzieje, tak powstają przepisy. Czyli tak raczej spontanicznie, w zależności od tego, na co ma pani ochotę. Tak jest, całe życie spontanicznie. A czy powiedziała pani, że kulki były proteinowe, czyli że one były skierowane do jakiejś konkretnej grupy ludzi, tak? To znaczy powiem wam tak, na początku jak zaczęłam robić słodycze, to byłam osobą, która bardzo mocno liczyła sobie makroskładniki w diecie. I zawsze zależało mi na tym, żeby było jak najwięcej białka, jak najwięcej mięśni i w ogóle, żeby wszystko było takie super fit.
Ale moje podejście troszeczkę się zmieniło, zarówno do makroskładników, tak samo również do odżywek proteinowych. I teraz robię troszeczkę inne słodycze, już nie robię tak mocno proteinowe, chociaż jeżeli pytacie mnie o to, do kogo są kierowane, to tak, do osób aktywnych fizycznie, do osób, które właśnie chcą mieć tego białka w diecie troszkę więcej, ponieważ intensywnie trenują i chcą zadbać o swoją chociażby muskulaturę. A co z dziećmi? Dzieciom nie polecam odżywek proteinowych. Czy znajdziemy wśród Pani przepisów takie, które są właśnie skierowane na przykład stricte tak, dla dzieci? Tak. Możecie znaleźć przepis na biszkopt dla dzieci, to dla takich naprawdę malutkich dzieci. Zresztą ja piekłam mojemu synkowi, który no już teraz ma 2,5, więc zjada wszystkie słodycze, które tworzę, ale dla tych mniejszych również się znajdą. A to też jest chyba super, że takie zdrowe słodycze są dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych. Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy cały czas tutaj mocno promować tego typu słodycze, ponieważ nasze polskie dzieci są bodajże na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o otyłość w Europie, i tego cukru jest stanowczo za dużo. Słodycze są dostępne w szkołach, w sklepikach, wszędzie, a przecież to tak naprawdę przygotować maluchowi do szkoły zdrowy, upieczony biszkopt, czy jakiś inny batonik, który jest u mnie na blogu, to tak naprawdę kilka chwil. Właśnie, szczególnie, że takie zdrowe słodycze często są równie dobre, co takie kupne w sklepie. Ja myślę, że są lepsze. Są lepsze. Naprawdę, są lepsze. Ja teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że są naprawdę dużo smaczniejsze. Wręcz nie tknę słodycza ze sklepu. On po prostu nie smakuje. A czym Pani w takim razie, czy w ogóle Pani słodzi swoje słodycze? Czym słodzę? Jeżeli nie cukrem. Zazwyczaj miodem. Również owocami słodzę. No już w ostateczności słodzę ksylitolem, ewentualnie erytrolem. Wydaje mi się, że nawet czasem gorsze od cukru jest syrop glukozowo-fruktozowy. Tak, jest to zdecydowanie gorszy zamiennik cukru, tańszy, i producenci słodyczy często go dodają do swoich słodyczy, ponieważ właśnie jest tańszy niż cukier. Ja na przykład zauważyłam, to jeszcze może nie a propos słodyczy, ale soków, że już zaczynają niektórzy producenci pojedyncze smaki soków słodzić tylko i wyłącznie cukrem, pojedyncze partie, a niektóre właśnie są słodzone i jednym i drugim. Dlatego właśnie nie pijmy soków. Ponieważ soki są dosładzane, lepiej zjedzmy sobie jabłko czy banana, zjedzmy po prostu owoc. Zamiast pić soku. Do picia proponuję wodę, zawsze. Czystą, niegazowaną. A co na przykład z izotonikami? Akurat wczoraj pisałam na ten temat artykuł na moim blogu, gdzie niestety jest taka mała nagonka na te izotoniki z mojej strony, ponieważ ja tam nic naturalnego i zdrowego nie znalazłam dla siebie. Uważam, że taki izotonik możemy zrobić sobie sami w domu. Wystarczy szklanka wody, do tego wcisnąć cytrynę, dosypać soli himalajskiej i mamy świetny izotonik. Te kolorowe pseudoizotoniki to niestety są substancje rakotwórcze w środku. No i właśnie o tym też pisałam, że niestety są dostępne także w szkołach, gdzie dzieci małe mają do nich dostęp. No ja będąc przez 2 lata wolontariuszem na biegu, muszę powiedzieć, że znacznie więcej ludzi, jeżeli miało do wyboru podczas biegu picie wody, a picie izotoniku, wybrało wodę. No to cieszę się w takim razie. Tutaj... To dobra informacja. Nawet patrząc na takie izotoniki, ciężko myśleć, że one są zdrowe, jeśli taki napój ma niebieski kolor albo zielony kolor. Dokładnie. Zawsze ufajmy swojemu rozumkowi i nie podążajmy za modą. Ale niestety, nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem i jakiś popularny, na przykład piłkarz czy sportowiec mówi, że to jest dobre, no to on chcąc nie chcąc wybierze ten kolorowy napój zamiast zwykłej wody. Jeżeli koledzy w szkole piją niebieskie napoje, no to on też nie wybierze wody. Wracając, jeżeli już jesteśmy przy kolorach, to czym Pani koloryzuje swoje słodycze? Jeżeli już? Czy one mają z reguły, na przykład mamy czekoladę, mamy kolor czekolady? Czarny. Tak, zawsze moje słodycze mają kolor, odcień tego, co jest w środku. Nigdy nie dodaję sztucznych barwników. Dodaję czasami na przykład
sproszkowanego buraka albo jakieś inne owoce, ale to jest wszystko naturalne. Ale widziałam na pani blogu, że te, te słodycze mają rzeczywiście różne kolory, więc jak widać, nie warto nawet kupować barwników, bo wśród takich normalnych produktów mamy... Dokładnie, natura jest kolorowa, taka jaka jest i myślę, że nie trzeba jej ulepszać. Zapraszamy teraz na piosenkę, a będzie to Jill Zimmerman, Yosemite. Ekologika. Wracamy do naszej rozmowy z panią Joanną Rutką, blogerką. Czym dokładniej różnią się zdrowe słodycze od takich słodyczy sklepowych? A więc może zacznijmy od tego, że przede wszystkim różnią się składnikami, które są w takim słodyczu. Jeżeli robimy słodycze u siebie w domu, to sami mamy wpływ na to, z czego będą się składać, jakie produkty wybierzemy. Możemy kupić sobie ekologiczne kakao, miód z prawdziwej pasieki, natomiast na to, co dodają producenci do swoich słodyczy, kompletnie nie mamy wpływu. Często dodają jak najtańsze składniki, między innymi właśnie ten syrop glukozowo-fruktozowy, o którym wcześniej mówiłam. No i nie wiemy, co jest w środku, tak? Nie wiemy, jakiej jakości są te produkty. Kupujemy już gotowy wyrób. I to jest ta główna różnica. To w takim razie czym możemy zastąpić takie główne składniki słodyczy, na przykład syrop glukozowo-fruktozowy? Syrop glukozowo-fruktozowy ma za zadanie dosłodzić nam słodycz. Jeszcze bardziej. Ja zawsze wybieram do słodzenia, tak jak już wcześniej wspomniałam, tylko i wyłącznie naturalnych składników, takich jak miód, takich jak ksylitol, erytrol, zmiksowane jabłko, zmiksowany banan. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, te składniki, których używam w słodyczach, są już na tyle słodkie, że w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby je jeszcze czymś dosładzać. A czy używa pani na przykład stevii? Raczej nie, ponieważ nie lubię jej smaku. Ale nawet w tych takich zdrowszych słodzikach wydaje mi się, że często trzeba patrzeć na etykiety. Ja kiedyś kupowałam stevię, jak wróciłam do domu, okazało się, że tak naprawdę nie kupiłam stevii, ale chemię, w której było 5% właściwych liści. No właśnie, i to jest podstawa. Zawsze musimy czytać etykiety, zawsze musimy dociekać, co jest w środku. Nie dajmy się nabrać na jakieś hasła typu bio, fit, ponieważ no, to jest chwyt reklamowy, marketingowy i to tak naprawdę może mieć się nijak do tego, co jest w środku. A co jeśli chodzi o mąkę? Widziałam na pani blogu, że dużo słodyczy jest bezglutenowych, jeśli nie wszystkie. Wszystkie moje słodycze są bezglutenowe, bez mleka krowiego i bez cukru. Także to są takie trzy moje zasady zdrowej cukierni, które tyczą się wszystkich słodyczy. I widziałam tam na przykład mąkę kasztanową, tak? Tak. Czym jest taka mąka i dlaczego jest lepsza od pszennej? Dlaczego używa pani właśnie różnorodnych mąk? Mm-hmm. Taka mąka kasztanowa jest to mąka, którą się tworzy z kasztanów jadalnych. Dokładnie nie pamiętam już, jaką się produkuje, ale na pewno trzeba sobie porządnie upiec te kasztany, a potem zmiksować na mąkę. I tak robi się z większością tych mąk bezglutenowych, na przykład z mąką kokosową, z mąką migdałową. Dlaczego nie używam mąki pszennej? Tak, ponieważ no, mąka pszenna jest dość mocno zanieczyszczona w obecnym czasie. Jest to związane również z tym, że ta mąka pszenna niestety jest z takiej pszenicy, która już nie jest tą samą pszenicą, którą była kiedyś za czasów jeszcze mojej babci. W tym momencie pszenica jest modyfikowana genetycznie i nasze żołądki oraz jelita po prostu są nieprzystosowane do trawienia takiego produktu. Dlatego akurat u mnie, w moim przypadku, ja mam nietolerancję na gluten i w związku z tym w ogóle mąka pszenna, jakakolwiek mąka glutenowa odpada. Ale jeszcze pytanie, czy wypieki z takich mąk wychodzą, bo wiem, że pszenica
jakby łączy to ciasto, kiedy no się tak, piecze. No tak, to właśnie jest ten gluten. I cała sztuka polega na tym, żeby tak upiec ciasto bezglutenowe, żeby się nie rozsypało. A ja pracuję nad tym cały czas. Jest taki realny odpowiednik mąki pszennej, który rzeczywiście wyłączyłby te składniki tak, że ciasto wychodziłoby podobne? Słuchajcie, zawsze to jest jakiś taki miks mąk, jeżeli chodzi o wypiek. Na przykład mąka ryżowa plus mąka kukurydziana plus jajko tworzy nam właśnie taką mieszankę, z której coś się upiecze. Ostatnio odkryłam mąkę gryczaną, z której piekę sobie chleb i jest przepyszny. Także myślę, że w ogóle nie brakuje mi mąki pszennej. Czyli można znaleźć generalnie realne zamienniki tej mąki i tak. Tego wszystkiego, co jest niezdrowe. Zawsze. A jakie są Pani takie ulubione produkty używane w wypiekach? Ja się zakochałam w maśle kakaowym. Właśnie często jak coś tworzę, to odkrywam jakieś takie super składniki i jednym z nich jest mąka, przepraszam, to masło kakaowe, które po prostu pachnie, tak bardzo mocno pachnie czekoladą, że ja w tym momencie dodaję je do wszystkiego. A to też na skórę dobrze działa. Ja wiem, że przez jakiś czas sama się smarowałam tym masłem kakaowym albo masłem shea. Tak. Też produkuje się kosmetyki. Rzeczywiście, no to sama pani wie, że zapach jest obłędny. Ja dzisiaj dodałam sobie rano na śniadanie do omleta, to cały czas czułam ten smak tej czekolady. Chodził za mną. A z czego produkuje się takie masło? Z ziarna kakaowca. Czyli tak w sumie jakbyśmy się trochę czekoladą nasmarowali. Trochę taki zdrowszy odpowiednik Nutelli mi się kojarzy. Ale słuchajcie, no u mnie na blogu też znajdziecie przepis na Nutellę zdrową. Trzeba pogrzebać, naprawdę jest cała masa tych takich ulubionych smakołyków w wersji, w zdrowej wersji. Właśnie. Naprawdę się da i smakuje dużo lepiej niż ta sztuczna Nutella. Czy pani przy tworzeniu przepisów opiera się na jakichś już znanych produktach, słodyczach? Tak, często. Często, tak jak mówię, no ja jestem ogromnym łasuchem i wcześniej, zanim, kiedy jeszcze nie odżywiałam się tak zdrowo jak teraz, to często u mnie była Nutella na półeczce, albo Raffaello, albo Ferrero i różne takie dziwne rzeczy. Natomiast, tak jak widać, cały czas pracuję nad tymi przepisami i znajdziecie na blogu też odpowiedniki tych smakołyków. A ja jestem jeszcze ciekawa, czy takie zdrowe słodycze mogą zastąpić normalny posiłek. Czy są na tyle jakby zdrowe, że możemy je zjeść zamiast kolacji albo na śniadanie przygotować sobie bardziej jako przekąskę. Na słodko. Bardziej, jeżeli chodzi o takiego, chociaż taki batonik proteinowy, który tam jest u mnie na blogu, to jak najbardziej może to być na przykład drugie śniadanie po treningu. Tak? A czy takie batoniki można stworzyć też bez protein? Czy one można, są integralną można. Częścią? Oczywiście, że można, jak najbardziej. Zamiast po prostu dodawać odżywki proteinowej, wystarczy zwiększyć ilość na przykład kakao, tak jak jest w przypadku czekoladowych batoników proteinowych. Wiele osób tam pyta, czym zastąpić odżywkę. Wystarczy dosypać więcej kakao. A ja wrócę jeszcze do tych odżywek białkowych. Panuje często takie przekonanie, że one są tylko dla kulturystów, że taki normalny człowiek to nie powinien spożywać odżywek białkowych. Jak to jest naprawdę? Ja mówię o kimś, kto rzeczywiście uprawia tą aktywność fizyczną, na przykład 2-3 razy w tygodniu. Ja trenuję bardzo dużo, ćwiczę 4-5 razy w tygodniu i jeszcze, kiedy to było? Jeszcze 2 lata temu naprawdę piłam codziennie takiego szejka białkowego. Wręcz sobie nie wyobrażałam, że mogę po treningu nie wypić szejka białkowego. Natomiast w tym momencie moje podejście w ogóle jeszcze bardziej tutaj jest takie, że tak powiem, restrykcyjne i cały czas doszukuję się różnych rzeczy. I niestety te odżywki białkowe w moim przekonaniu nie są nam niezbędne. Uważam, że zamiast takiego szejka proteinowego zjedzmy po prostu zwykły posiłek, zdrowy posiłek, na przykład kurczaka z warzywami i z oliwą z oliwek albo z łyżką oleju z wisiołka i naprawdę będziemy mieć naturalnie dużo lepsze efekty niż efektu po wypiciu szejka z proszku. Podobno też źle wpływają na cerę wszystkie szejki i wszystkie takie sztuczne rzeczy, które są przeznaczone dla ludzi, którzy dużo ćwiczą.
No, dlatego właśnie odsyłam Was znów do poczytania etykiety na odwrocie takiego opakowania z odżywką proteinową, a dowiecie się, co jest w środku. Tak naprawdę ja przewertowałam już chyba wszystkie odżywki na rynku i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że tylko dwóch producentów tworzy no takie zdrowe odżywki protein... zdrowe. Takie okej. Odżywki proteinowe, które są okej. Akurat nie będę wymieniać tutaj nazw, ale zawsze czytajmy, że jeżeli jest więcej niż 3 składniki w odżywce proteinowej, to znaczy, że coś jest nie tak. Często właśnie takie odżywki są dosładzane aspartamem, substancja rakotwórcza, acesulfamem K, substancja rakotwórcza, więc no, nie dziwmy się, że wychodzą nam różne wypryski na twarzy z tego powodu, że organizm po prostu nie radzi sobie z takimi toksynami i wyrzuca je na zewnątrz. To w takim razie co zamiast tego? Jakie są takie dobre źródła białka, które moglibyśmy spożywać po treningu? Jeżeli chodzi o mięsożerne osoby, to oczywiście mięso jest takim produktem. Natomiast jeżeli chodzi o wegan, to wszelkie fasole, kasze również tam znajdzie się tam białko w środku. A jeszcze jeśli chodzi o zdrowe słodycze, jak przygotować, co możemy przygotować takiego po treningu, nie używając odżywki białkowej? Co tam możemy dodać na przykład? Jeżeli chodzi o słodycze, żeby dostarczyć organizmowi dużej ilości białka. Ja robię omleta. Ja po prostu robię omleta z masłem kakaowym i z miodem. I słuchajcie, takiego omleta można sobie przygotować nawet dzień wcześniej, na wieczór i wstawić do lodówki, tak? Później tylko przełożyć do pojemniczka i mieć go przy sobie i zjeść po treningu od razu. Tak, tu jesteśmy też przy kwestii przydatności do spożycia takich naturalnych słodyczy przygotowywanych w domu i takich kupnych. Wiadomo, że te kupny mają bardzo długi termin przydatności do spożycia. I na jakie substancje powinniśmy uważać, szczególnie jeżeli mówimy o kupnych słodyczach? Na wszystkie substancje, których nazw nie znamy i nie rozumiemy. To pamiętajmy, że to są, umówmy się, coś co ma, dajmy na to 2 lata terminu przydatności, nie jest, to nie jest norma, to nie jest normalne. Takie słodycze, które przygotowuję w domu, mają termin przydatności 5 dni stojąc w lodówce. Nawet batoniki, które są sygnowane różnymi znanymi nazwiskami, mają termin półroczny przydatności. Żeby coś miało pół roku przydatności, no to musimy użyć benzoesanu sodu chociażby. Tak, więc nie są niestety takie super naturalne, także to, co mówiłam wcześniej, nie dajmy się nabrać na jakieś hasła reklamowe. A są jakieś takie składniki, substancje, które możemy dodać do tych naturalnych słodyczy, żeby miały dłuższy okres przydatności do spożycia? Ja nie wiem, czy jeżeli zrobimy sobie takie słodycze, to w ogóle one są w stanie wytrzymać dłużej, bo po prostu, no u mnie, mi się to nie udaje, zawsze znikają pierwszego dnia. A jeszcze jak rozmawiałyśmy w przerwie, mówiła Pani o wodzie kokosowej, to mnie zainteresowało, co to właściwie jest woda kokosowa? No właśnie, woda kokosowa to jest dobrodziejstwo natury i idealnie sprawdza się przy długim treningu, nawadnia nasz organizm, jest smaczna, jest naturalna, ma niewiele kalorii, bo bodajże 30 kalorii w 100 gramach. Ja polecam bardzo. Czyli to jest taki odpowiednik napoju izotonicznego? Tak. Wody. Tak, naturalny izotonik. Podobno jeszcze sok z brzozy jest bardzo dobrym izotonikiem, tak słyszałam. Słuchajcie, w naturze jest naprawdę bardzo dużo produktów, które nam sprzyjają i po które warto sięgać. Zawsze sięgajmy po naturę. O tych pseudoproduktach w sklepach zapomnijmy. Ja w ogóle uważam, że 95% rzeczy w sklepach nie nadaje się do jedzenia. Mam na myśli tutaj produkty instant, wszelkie zupki w proszku, pakowane różne mrożone produkty, gotowe wyroby. Nic nie równa się temu, co sami sobie przygotujemy w domu. Mówiła Pani, że odżywia się Pani zdrowo od pewnego czasu i te zdrowe słodycze goszczą na Pani stole. Tak. I czy... No nie było jakie tak efekty zawsze. Pani zauważyła po zmianie swoich nawyków żywieniowych?
Odstawieniu tak, tych słodyczy sklepowych. Można powiedzieć, że ze zdrowym stylem jestem związana od dziecka, ponieważ trenuję od 6 roku życia, ale niestety z tą dietą jakoś nie zawsze było mi po drodze i wydawało mi się, że jak gdyby nie zwracam uwagi na to, co jem. Dopiero od niedawna zaczęłam bardziej się temu przyglądać, być może właśnie ze względu na tą moją nietolerancję pokarmową. Zaczęłam zwracać większą uwagę i przykładać jeszcze więcej staranności do tego, żeby spożywać, żeby jeść, może powiem tak, żeby jeść pożywienie. Pożywienie, coś, co jest dla nas dobre, a nie tylko jakieś zapychacze. I ja się czuję świetnie. Czuję się świetnie, nie muszę liczyć kalorii, bo cały czas jestem w dobrej formie, mam mnóstwo energii, nie wychodzą mi jakieś dziwne rzeczy na twarzy, tak jak tutaj mówiłyśmy wcześniej. No i myślę, że to są takie właśnie najważniejsze rzeczy. Nie mam jakichś spadków energii, że muszę sobie usiąść na kanapie, odpocząć, tylko cały czas jestem na tych wysokich obrotach, a mam dla kogo mieć tą energię. Czyli zdrowe odżywianie równa się zdrowie. Tak jest. Polecam każdemu. Dbajmy o siebie i starajmy się, żeby właśnie, żeby jak gdyby nie dokładać sobie tych takich... umówmy się, moje ciało to jest moja maszyna, która potrzebuje dobrego paliwa do funkcjonowania, tak? Jeżeli ja wrzucam śmieci, to ona nie będzie dobrze funkcjonować. Myślę, że to jest właśnie ważne, żeby uświadamiać ludzi o tym, jak dużym zagrożeniem są produkty ze sklepów. Dokładnie. Jak wiele jest tam chemii. Dokładnie. Musimy bacznie tutaj doszyć. No w tym momencie to wygląda jak polowanie na zdrowe żywienie, bo ciężko jest znaleźć naprawdę dobry produkt. I mówię tutaj o produktach mięsnych, o wszelkich produktach. Jest ciężko. Szukając zdrowych słodyczy, ale nie tylko słodyczy, produktów, możemy się opierać w jakiś sposób na certyfikatach, czy raczej nie powinno się na to patrzeć? Powinniśmy, tak, jak najbardziej. Zwracajmy uwagę na to, żądajmy od producenta, żeby nam przedstawiał, tak, jeżeli ktoś mówi, że jest eko, to niech nam pokaże certyfikat. Dokładnie tak. Zostawiamy Was teraz z piosenką, a będzie to The DLX to Kids. Ekologika. Wróćmy jeszcze do tematu składników. Mówiłyśmy już o zamiennikach cukru, o zamiennikach mąki, a co z mlekiem? W moich przepisach mleka również nie znajdziemy, na próżno go szukać. Czym zastępuję mleko? Mlekiem roślinnym. Polecam mleko kokosowe, mleko ryżowe, mleko migdałowe. Można nawet takie mleko przygotować samodzielnie w domu. W jaki sposób? Napiszę na blogu, bo to długa historia. No to myślę, że sporo z naszych słuchaczy może odwiedzi Pani bloga, aby poznać przepis. Zapraszam. A mleko sojowe? Jeżeli chodzi o soję, to ona również jest genetycznie modyfikowana, 100% GMO, więc nie polecam. I takim na przykład mlekiem kokosowym możemy normalnie zastąpić mleko? Tak. Ja dodaję do wszystkiego, nawet zupy czasami zabielam tym mlekiem. I co jeśli chodzi o smak, jest podobny? Na pewno jest trochę inny, ale czy... Jest inny, ponieważ kokos ma bardzo intensywny zapach i nie dodaję do każdej zupy, bo słuchajcie, raz dodałam chyba do zupy ogórkowej, no nie sprawdziło się to połączenie. A jak już jesteśmy przy kokosie, mówimy o mleku, a co z olejem kokosowym? Był taki boom, że jest strasznie zdrowy i w ogóle, a teraz słyszałam, że podobno już troszkę tak odchodzi się do tego, że nie jest zdrowy. Olej kokosowy jest okej, ale uważam osobiście, że jest dużo innych olejów, które są zdrowsze niż olej kokosowy. Chociażby, może to teraz Was trochę przerazi, ale smalec z gęsi. Mega, mega zdrowy i polecam każdemu. Jeżeli smażyć, to tylko na smalcu z gęsi. Ale mamy właśnie to masło kakaowe. Co my tam jeszcze mamy? Masło shea na przykład też możemy dodać do jedzenia? Tak, do jedzenia? Tak. Ajurwedyjskie masło. A tłuszcz do wypieków? Jaki pani stosuje najczęściej? Często dodaję olej kokosowy właśnie. No chyba najczęściej dodaję ten olej kokosowy, bo on rzeczywiście jest taki najlepszy do wypieków.
A jeszcze zapytam o to, gdzie się pani zaopatruje w te produkty, czy to, bo to często nie jest łatwo w swoim na przykład osiedlowym sklepie kupić taką mąkę kasztanową czy olej kokosowy. No właśnie, wszystkim się wydaje, że zdrowe odżywianie to jest jakaś mega, mega droga sprawa w ogóle, że tylko osoby, które stać na to, mogą się zdrowo odżywiać. Otóż nie. Wystarczy pójść do Tesco, wejść w odpowiednią alejkę i znajdziemy tam zdrowe produkty w niskich cenach. Także nigdy się nie zniechęcajmy tym, że coś jest niemożliwe i wydaje nam się nieosiągalne, bo naprawdę są super produkty w super cenach i takie słodycze, przede wszystkim te słodycze, które ja proponuję, są dużo tańsze niż sklepowe słodycze. Pewnie też nie trudno je zrobić. Nie trudno. Ja, że tak powiem, nie lubię dużo czasu spędzać w kuchni, chociaż uwielbiam gotować i sprawia mi to ogromną frajdę, to lubię, jak coś szybko się tworzy i te moje przepisy no, maksymalnie zajmują 15 minut. Jaki jest pani taki ulubiony, szybki przepis? Mój ulubiony przepis, tylko że on chyba nie jest aż taki szybki, ale jest na, jak gdyby na cupcake Reese's, to są takie babeczki czekoladowe z masłem orzechowym w środku, u mnie właśnie w wersji fit, ale smakują wyjątkowo, naprawdę są pyszne, to masło orzechowe też przygotowuję sama, jest pysznie. I to jest chyba taki mój ulubiony słodycz z mojego bloga. A czy długo już pani prowadzi tego bloga? I czy miała pani wcześniej jakieś doświadczenie w prowadzeniu? W prowadzeniu bloga? No, tak. Nie. Kompletnie nie miałam żadnego doświadczenia. Podjęłam szybką decyzję, szybko powstał blog i już 14 lutego w Walentynki będzie druga rocznica powstania bloga. Ale widać, że to jest pani pasja, że rzeczywiście robi pani to, co pani chce robić. Zawsze robię to, co chcę, natomiast słodycze lubię robić. Przede wszystkim uwielbiam robić coś dla kogoś i jeżeli mogę tworzyć nowe przepisy dla osób, które również są łasuchami, które również mają jakieś nietolerancje pokarmowe, są alergikami, czy mają jakieś choroby tarczycy, albo po prostu są tak świadome żywieniowo i chcą być fit, to ja chętnie zawsze będę tworzyć nowe przepisy. Na pani blogu możemy przeczytać, że szuka pani osób do współpracy. Czy mogłaby pani to coś więcej o tym powiedzieć? Tak, właściwie to różnej formy współpracy. Jeżeli ktoś chciałby na przykład publikować przepisy swoje zdrowie z również takim pasjonatą, frikiem słodyczowym jak ja, to takie osoby zapraszam chętnie do współpracy. A jeszcze tak zapytam, coraz bliżej święta. I czy są jakieś takie zdrowe odpowiedniki świątecznych słodyczy? A no właśnie, jeżeli chodzi o święta, to właśnie teraz wyszedł mój pierwszy e-book świąteczny, Świąteczne Fit Wariacje, tak się nazywa ten e-book. Tam znajdą Państwo 6 przepisów, ale nie tylko na słodycze, ponieważ są też bezglutenowe kluski z makiem i przepyszne pierożki gryczane z grzybami. Także można wejść na stronę i zakupić sobie taki e-book. Czyli wszystko właściwie da się zamienić na zdrową wszystko, żywność. Wszystko, jak się chce, to się wszystko da. I naprawdę, jeżeli chodzi o smak, to ja uważam, że te produkty, które tworzę, są dużo smaczniejsze niż te tradycyjne. I jeżeli chodzi o mojego e-booka chociażby, to te przepisy, które proponuję, myślę, że zaskoczą każdą rodzinę. To są przepisy także na różne dania, nie tylko na słodycze? Nie tylko. Tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie na pierożki gryczane i kluski bezglutenowe. Wystarczy wejść na bloga i zobaczyć. Zresztą są zdjęcia, można sobie najpierw obejrzeć, sprawdzić, co znajduje się w e-booku. Czyli generalnie coś dla każdego. Tak jest. To też taka odmiana. Coś innego na wigilijnym stole. No polska kuchnia nie jest zbyt zdrowa. Znaczy, jest obciążająca organizm. Jest ciężka, tak, tak. Znaczy, ja myślę, że też jemy za dużo, troszkę za dużo. Gdybyśmy zjedli chociaż nawet tego glutenowego pieroga, ale w mniejszej ilości i to byłoby dużo lepiej. Jak już jesteśmy w klimacie świątecznym, zapraszamy Was na piosenkę Explosive Air Candy Christmas All The Time. Ekologika.
wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jakie są plany na przyszłość odnośnie bloga? Jeżeli chodzi o blog Mój Zdrowa Cukiernia, to on cały czas się będzie rozwijał. Już niedługo będzie również w wersji angielskojęzycznej. Oprócz tego chcę stworzyć taką wyszukiwarkę, gdzie każdy, kto wejdzie sobie na bloga i będzie miał stwierdzoną nietolerancję na jakiś składnik bądź alergię, na przykład gluten czy jajko, wpisze sobie właśnie w okienku i wyskoczą mu wszystkie przepisy, które są bez tych składników, więc myślę, że będzie to całkiem spore ułatwienie. A druga kwestia jest jeszcze taka, że chcę pójść również w zdrowe posiłki, jeszcze bardziej tutaj motywować ludzi do tego, żeby się zdrowo odżywiali. No myślę, że to będą takie trzy mocne punkty, które będę realizować w tym roku. A czy planuje Pani sprzedawać swoje wyroby? Na razie nie planuję. Czyli na razie... Na razie cały czas zachęcam do tego, żeby jednak robić te produkty samodzielnie. Nie możemy tak liczyć, że wszystko będzie na gotowe. No w sumie tak zawsze satysfakcja jest. Po drugie, pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy rodzicami i przygotowujemy posiłki w domu, razem wspólnie bawimy się przy tym, spożywamy zdrowe produkty, to czym skorupka za młodu nasiągnie, tym trąci później i nasze dzieci będą zdrowsze, również będą sobie robiły same w domu, nie będą kupowały słodyczy w sklepikach szkolnych i myślę, że to jest fajne, móc samemu sobie coś przygotować. I właśnie przyzwyczają się do tego zdrowego odżywiania. Tak, tak, o to chodzi, żeby uczyć wszystkich tego, że można coś przygotować samemu zdrowo i przede wszystkim smacznie. Podobno wystarczą 2 tygodnie, żeby się odzwyczaić od takich niezdrowych substancji, składników. Tak, no ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, w ogóle nie potrzebuję takich słodyczy. Wydaje mi się, że tak jest też często z cukrem, że dużo ludzi jest uzależnionych od cukru, ale jeśli już przestanie się go jeść przez pierwsze, nie wiem, 2-3 tygodnie jest najgorzej, ale potem to już praktycznie nie potrzebujemy. Cukrem akurat herbaty. Jest tak samo jak z papierosami albo z alkoholem. To jest po prostu uzależnienie. Spróbujmy odstawić sobie cukier na tydzień i zobaczmy, jak się będziemy czuli. Na pewno na początku będzie nam bardzo, bardzo ciężko. Albo chociaż nie słodzić herbaty po prostu. Tak. U mnie się tak zaczęło, że przestałam słodzić kawę, herbatę, a później to już poszło. Z Salomą jest podobnie. Aczkolwiek ja uważam, że całkowita rezygnacja z soli jest niezdrowa. Zawsze, zwłaszcza u osoby, która mocno, mocno trenuje. No tak, wszystko jest potrzebne, tylko byle było w tylko w umiarze. Pamiętajmy, żeby z niczym nie przesadzać. I będzie okej. Okay. Zapraszamy teraz na piosenkę The Glass Child Sister. Ekologika. Witamy ponownie w naszym studiu. Może już nasza audycja dobiega końca, więc może zadajmy pytanie naszemu gościowi. Dlaczego warto? Dlaczego warto przestać kupować zdrowe słodycze, a w zamian za to zacząć robić własne? Powód jest prosty. Właśnie po to, żeby się dobrze czuć, żeby lepiej funkcjonować, żeby lepiej myśleć, żeby mieć więcej energii, żeby nasz organizm był odżywiony. Nigdy coś, co jest sztuczne, nie da nam takiego powera do działania, jak to, co daje nam natura. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy już zakończyć. Zapraszamy oczywiście wszystkich na bloga. Zapraszam. www.zdrowacukiernia.pl. Dziękujemy bardzo. Były z Wami Katarzyna Kowalczyk, Patrycja Domańska i Anna Rutka. Jeszcze tylko chciałam dodać na koniec, że jeżeli ktoś ze słuchających osób chciałby na przykład bardzo jakiś przepis na coś słodkiego, o czym marzy, żeby był w wersji fit, to oczywiście zapraszam. Można wysłać do mnie wiadomość. Chętnie się zmierzę z wyzwaniem. Zostawiamy Was z piosenką The Green Duck on the Rise.